Cześć! Dzisiaj Wam pokażę 5 bugów, jakie występują w nowym Minecrafcie, Minecrafcie 1.16 z netherowym update'em. Więc zaczynamy od razu standardowo od pierwszego bugu, ale na początku przyjdźcie subskrypcji na tym piecyku, taki sam macie na dole, klikacie, subskrybujecie mnie, dajcie friendly komentarz i łapkę w górę, wtedy zapłacicie pay per view za oglądanie, a my przechodzimy do pierwszego buga. Pierwszym bugiem jest to, że wszystkich tych netherowych desek nie da się przetapiać, nie da się nimi palić w piecu. Widzicie, mam tutaj szkarłatne deski i to są spaczone deski, tak samo tłumacząc. I jak widzicie, ich nie da się do piecyka wrzucić shiftem, tak samo jak widzicie. A te nasze standardowe z drzewa dębowego da się i da się przetapić po prostu tym na przykład złoto. Drugi bug występuje w transporcie, a konkretnie w instalacji z wagonikiem. Jak widzicie, wagonik ładnie tutaj się kręci, wszystko pięknie działa. Gdy my staniemy, jesteśmy w stanie go zatrzymać i zmienić jego tor ruchu, ale według założeń w trybie spektator nie powinniśmy mieć takiej możliwości, powinniśmy być bezkolizyjni dla każdego elementu Minecrafta, ale jak widzicie, jesteśmy w stanie zatrzymać tutaj nasz wagonik i to jest bug, który występuje na wersji 1.16, a wy zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, a my przechodzimy do kolejnego bugu. Kolejny bug, czyli trzeci bug, będzie bardzo przydatny dla każdego, kto nie chce po prostu zginąć z wysokości, bo nieraz się zdarzyło, kiedy budowaliście coś z wyż i po prostu spadaliście w dół i mogliście po prostu zginąć albo zginęliście po prostu, więc ja wam pokażę, jak na survivalu pozbyć się takiego elementu i po prostu przeżyć. Jak widzicie, spadamy, klikamy escape, zapisujemy na zapis gry, wchodzimy jeszcze raz na save'a. O, to chwilka trwa i jak widzicie, nie dostaliśmy damage'u, bo tak naprawdę Minecraft pozwolił nam z tego momentu tak naprawdę spaść. Nie liczył tego elementu, gdzie wcześniej spadaliśmy, więc to był kolejny bug, który na pewno się przyda każdemu. A my przechodzimy do kolejnego buga. Przedostatnim bugiem jest klasyczny bug z Witcherem. Już na 100% każdy go zna, ale myślę, że warto go tu umieścić. Bug z Witcherem polega na tym, że gdy zrespimy naszego Witchera, jak widzicie, z gliny atakują naszego Witchera, lecz niestety nie zadają mu damage'u. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Jak widzicie, z łapki leci mu damage, wtedy on już się łapie agro. Spróbujmy go uderzyć z miecza. Jak widzicie, spada mu. Lecz niestety nasze zogliny nie zadają mu damage'u. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale to jest po prostu bug Minecrafta 1.16. Myślę, że ciekawostka taka po prostu. Do niczego nam się nigdy w życiu nie przyda. Ostatnim, czyli piątym ciekawym bugiem jest bug znowu z trybem spektatora. Jak widzicie, mamy tutaj portal do netheru, portal do endu i tam dalej mamy też portal do netheru. Gdy klikniemy F5 na creative, nic się nie dzieje. Jak widzicie, nic specjalnego się nie dzieje, ale co się stanie, jak klikniemy spektatora? Klikamy F5, jak widzicie, widać naszą główkę niewidzialną i jak najedziemy tą główką na przykład na end portal, to nagle widzimy wszystko, co jest pod end portalem, widzimy wszystko, co jest za netherowym, za portalem do netheru i tak samo za tym dalekim znika nam portal do netheru. Nie wiem, do czego można użyć tej mechaniki, ale jest ona ciekawa i naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego taki bug występuje, ale strasznie w tej wersji tryb spektatora jest po prostu zbugowany. Nie działa tak, jak powinien, więc myślę, że powinni to naprawić. Ja Wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. Na razie, cześć!